Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was fajny, krótki film z tym, jak zrobić sztuczną ranę. Fajnie, można ją zrobić na ręce, można ją zrobić na twarzy. Możecie zrobić gdzie tylko chcecie. A ja Wam pokażę, jak ja podchodzę do tego pomysłu. Więc przejdźmy do filmu. A więc, pierwszymi produktami, które będą nam potrzebne do stworzenia takiej sztucznej rany jest wosk. Ja akurat mam tutaj wosk z Kryolanu i z marki Revolution. W sumie zobaczę, którego użyję, ale przypuszczam, że tym razem użyję tego z Kryolanu, bo już próbowałam tego z Revolution, nie jest on za zbyt dobry, ale jest bardziej dostępny niż Kryolan. Potrzebujemy więc wosku, potrzebujemy na pewno sztucznej krwi. Ja akurat mam taką sztuczną krew. Można sobie samemu zrobić, wziąć z YouTube'a jakiś przepis i zrobić sobie samemu sztuczną krew w domu na bazie żelatyny i barwników spożywczych, więc wiem, że to jest na pewno możliwe. Kolejnym produktem, który użyję, będą to cienie. Cienie, które użyję, będą potrzebne mi do stworzenia zasinienia wokół rany. Kolejnym produktem jest wata. Zwykła wata kosmetyczna, najzwyklejsza, która będzie powodowała różne wnętrzności, że tak powiem, w tej ranie. Oczywiście będzie mi również potrzebny puder i podkład, żeby przykryć wosk i żeby zlewało się to z naszą skórą. Mam przygotowane również do tego pędzelki, szpatułkę i pojemniczek na sztuczną krew. A więc teraz przejdźmy do samego wykonania rany. Na sam początek przygotowałam sobie wosk, pozwoliłam sobie otworzyć, z którego będę formowała ranę na mojej dłoni. Biorę sobie szpatułkę i nabieram sobie wosku. Jest on dosyć twardy, ponieważ jeszcze nie jest rozgrzany. Nabieram sobie odpowiednią ilość wosku, ile bym chciała. Ja akurat wzięłam teraz tyle, może troszkę więcej wezmę. Wyskrobię i uformuję sobie z niego ranę. Muszę go troszkę rozgrzać w rękach, żeby zrobił się plastyczny, jak plastelina. Jest on w takim żółtym, takim cielistym kolorze dosyć. No ale to jest za jasne. Ja sobie formuję taką łezkę tego wosku. Takie oczko bym powiedziała nawet. I przykładam sobie go na środek dłoń. Po czym biorę naszą szpatułkę i powoli, albo nawet na początku rączkami sobie rozcieram to, aby przyległo to do skóry. Jak widać, nie jest to proste, bo trzeba tutaj pracować i rączkami, i szpatułką najlepiej. Jak już Ci się przyklei z jednej strony, to już potem pójdzie. Formuję z takiego placuszka, z takim pagórkiem na górze, nie dosyć widocznym, nie dosyć mocnym, aby nie wyróżniało się to od naszej skóry. I biorę później szpatułkę i rozcieram krawędzie, aby wszystko było dobrze zlane. Gdy już mam przygotowany wosk na ręce, wyrównany, wygląda on tak, jakbym sobie planowała. Wtedy ostrym kantem szpatułki robię sobie wyżłobienie w tej ranie. Ja akurat robię tutaj proste, potem robię takie poszarpania z boku. Nie mam, ręką zasłaniam. Być kawałek w tą, kawałek w tą. Jak każdy woli, jak każdemu pasuje. Troszkę nadmiar wycieram i troszkę, jakbym chciała otworzyć tą ranę. I to już niezależnie w jakim kształcie to robię. Czy będzie to skośnie, czy poszarpanie. Po prostu jakbym chciała zrobić dziurkę w środku. Brzeszki sobie troszkę wyrównuję. A tu jeszcze ją pociągnę dalej. A co se będę żałować? I gdy już mam takie przygotowane wyżłobienie, o, wtedy wchodzi ulubiony podkład. Nie ulubiony, najbardziej kryjący. Używam Beauty Blendera, nakładam na Beauty Blender podkład i zakrywam nim wosk, żeby wyrównać do koloru skóry ręki. Może akurat tutaj wziąłam zły kolor mojego podkładu do koloru ręki, ale wyrównamy sobie rączkę całą i będzie to wyglądać. Gdy już mniej więcej wyrównałam podkładem kolor, jaki bym chciała między innymi osiągnąć, używam pudru, żeby zmatowić to wszystko, co tu mam, aby skóra wyglądała też, że tak powiem, starzej przy tej ranie. Gdy już to zrobiłam, następnym krokiem jest cień, aby stworzyć zasinienia wokół rany. Ja myślę, że użyję jakiegoś fioletu, użyję tego samego pędzla, bo to ma być takie
nie wiem, fiolet z czerwienią, taki brudny kolor, rozbełtać na ręce i tak troszkę przysinić tą ranę dookoła. Troszeczkę delikatnie, no samej ranie też. Dać jej troszkę życia. Rączkę oczywiście można też trochę, żeby wyglądało to realistycznie, nie za dużo, nie przesadzając. I jak już to zrobimy, następnym krokiem jest sztuczna krew. Ja przygotowałam sobie taki akurat pojemniczek po świeczce. Jest bardzo praktyczny. Nalewam sobie do niego sztucznej krwi, po czym pędzelkiem wypełniam środek. Środek i kanty rany. Oczywiście, jeśli chcecie pogłębić swoją ranę, zawsze możecie jeszcze na sam początek czarną kredką albo jakimś cieniem wypełnić środek na czarno. Będzie to budzić taką głębię. Ale ja, że mam watę, to używam waty do wypełnienia. Biorę ponownie moją szpatułkę, tylko troszkę ją przeczyszczę. Tak bez jednej ręki trochę słabo. I używam szpatułki, aby zanurzyć moją watę. Kawałeczkami, kawałeczkami i znowu krew. I to tworzy nam większą głębię tej rany, jakby coś tam w środku się znajdowało. I kolejny kawałeczek waty do środeczka i uklepujemy. Można również dodać na przykład ryż, pomoczyć w krwi i dodać go do środka rany bądź naokoło. Mały ryż zamoczony w krwi, by wyglądało jak jakieś wnętrzności bądź robaki. Też by mogło fajnie wyglądać. No jeszcze dodaję gdzieś krwi, może gdzieś spłynie. Wezmę sobie rękę na wprost, spłynie. Pokazuję, jak to wygląda. A więc wygląda to w ten sposób, na ten moment. Można również wziąć sobie na przykład gąbkę i pociapać sobie gąbką takie jakieś ciapki. Ja akurat mam przy sobie watę. To watą sobie poplamię tą rączkę trochę dookoła. Mniejsze, większe, przeróżne krople, czy też takie rozbryzgi. I w rezultacie wygląda to w ten sposób. Myślę, że nie jest najgorzej jak na amatorską ranę w domu. Można to sobie tutaj formować, można więcej dodać, można to wcisnąć bardziej. No zależy jak komu się podoba. Tak, można zrobić inny kształt rany. Ja akurat zrobiłam taką najprostszą. Jeśli Wam spodoba się taki film, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, o zostawieniu subskrypcji na moim komentarzu, a jeśli Wam się podoba, możecie napisać komentarz, a spróbuję zrobić dla Was jakąś ranę w innym miejscu, albo na przykład czy dziurę w oku, czy coś innego. Na pewno postarałabym się dla Was zrobić coś fajnego. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!